Kiedyś te debaty niemalże można powiedzieć, że rozstrzygały o wyborach, czy miały duży wpływ na wybory. Dzisiaj już takiego wpływu nie mają, dlatego że ich oglądalność jest zapewne inna, to już nie jest kilkanaście milionów wyborców. No i też jest dużo więcej źródeł informacji. No, kiedyś taka debata była jednym z najważniejszych elementów kampanii wyborczej. Sztaby się do niej przygotowywały bardzo długo. Czasami tych debat było 2-3, bo to różne telewizje. No a dzisiaj jest tak, że część osób czerpie swoją wiedzę z internetu, z portali internetowych, część z mediów społecznościowych, część z telewizji, część z radia, więc zupełnie już jest tak, że debata w telewizyjna nie jest jedynym źródłem informacji o kandydatach, o sztabach wyborczych czy o komitetach wyborczych. No tak, jak powiedziałam, uczestnik debaty, dlatego że pamiętam pana z momentu, kiedy był pan pod TVP i tam zagrzewał do walki Andrzeja Dudę, to w tym tak sensie mówię, wtedy też 8 lat temu jeszcze te debaty jakieś miały znaczenie, ale też nie oszukujmy się, one nie rozstrzygnęły. Jedna debata nie rozstrzygnęła wyników wyborów i o tym, że Andrzej Duda wtedy wygrał wybory prezydenta. Ale jednak miała znaczenie, rozstrzygnęła cała kampania. No oczywiście miała znaczenie, szczególnie dla kandydata, który mierzył się wówczas z urzędującym prezydentem, no bo on musiał pokazać taki format prezydencki.